Dzień dobry, witam Państwa we wtorek 24 maja ze studia telewizji Imperium w Gliwicach. W dzisiejszym wydaniu wiadomości 10 lat Kirchhoffa w strefie ekonomicznej, pozytywne perspektywy rozwoju i karambol na autostradzie. Powiemy także o charytatywnym koncercie dla małego Oliwiera. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam na serwis. Dziesięć lat temu w gliwickiej strefie ekonomicznej firma Kirchhoff Automotive otworzyła swój zakład, w którym produkuje części do nadwozi samochodowych. Jubileusz stał się okazją do zorganizowania jubileuszowej gali, przy okazji której do Gliwic przyjechali szefowie koncernu, bracia Arndt, Günther oraz Wolfgang Kirchhoff. Nie zabrakło tradycyjnych podziękowań dla załogi, klientów oraz współpracowników. Gwoździem programu było natomiast uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej do formowania na gorąco. Nowoczesna linia produkcyjna to jedna z niewielu tego typu instalacji w Europie. System palników gazowych rozłożonych na długości 60 metrów rozgrzewa formowane elementy do 950 stopni Celsjusza. W tej temperaturze zyskują one ostateczny kształt, a następnie są błyskawicznie chłodzone, dzięki czemu uzyskują także wyjątkową wytrzymałość. Samo schładzanie materiału z bardzo wysokiej temperatury, ponad 800 stopni do temperatury otoczenia, trwa tylko 10 sekund i to jest właśnie ten podstawowy element procesu tłoczenia na gorąco, kiedy w ciągu 10 sekund materiał jest utwardzany. Prasa, którą Państwo widzicie na końcu, 1200 ton nacisku, unikatowa technologia ciągle w Polsce, dająca dużą przewagę konkurencyjną. Łącznie z halą, którą nabyliśmy od poprzedniego właściciela i renowacją tej hali, odnowieniem tej hali, zainstalowanej tej linii, to na razie mamy 15 milionów euro zainwestowanych. Z uwagi na panujące w procesie wysokie temperatury, nowa linia produkcyjna będzie bardzo zautomatyzowana. Przy jej obsłudze zatrudnionych będzie 30 doświadczonych inżynierów. Tutaj głównie znaleźli już właściwie pracę ludzie, którzy współpracowali z nami wcześniej na innych obiektach. To są pracownicy z dużym doświadczeniem, automatycy, programiści i oni tutaj przy tej linii też pracują. Natomiast na ich miejsce, na zakład pierwszy, przyjęliśmy nowych pracowników, absolwentów właśnie i stopniowo, tak jak mówiłem w trakcie konferencji, kształcimy ich, rozwijamy ich kompetencje. Części samochodowe nadwozia opuszczające gliwicką fabrykę, choć dla przeciętnego użytkownika niewidoczne, bo schowane głęboko pod warstwą karoserii, stanowią kluczowy element konstrukcji pojazdu. My zamierzamy jeszcze rozwijać tę technologię, bo to jest technologia przyszłościowa, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu producentów samochodów w dwóch takich ważnych aspektach, jakim jest po pierwsze bezpieczeństwo samochodu, więc te części o wysokiej wytrzymałości bardzo pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo auta i jednocześnie pozwalają wykorzystywać lżejsze materiały o niższych grubościach. Dzięki temu również wpływamy na obniżenie masy pojazdu. Mamy w tej chwili już kontrakty podpisane, zawarte, więc to będą części dla General Motors, to będą części dla Volkswagena, dla Forda. Oczywiście jeszcze cały czas trwa ten proces zbierania zamówień, także do końca roku na pewno będziemy mogli już powiedzieć, że mamy w 100% moce produkcyjne wykorzystane. Agencja Fitch Ratings, oceniająca wiarygodność kredytową miasta, podniosła oceny wystawione Gliwicom. Dla ratingu międzynarodowego z BBB+ do A-, dla ratingu krajowego z A+ do AA-. Zdaniem ekspertów perspektywa obydwu ocen jest stabilna. Podwyższenie Gliwicom ratingu do poziomu najwyższego z możliwych do uzyskania w Polsce ze stabilną perspektywą jest bardzo czytelnym sygnałem dla inwestorów, powiedział prezydent Gliwic, który podkreślił, że nasze miasto należy do elitarnej czwórki polskich samorządów, które mogą poszczycić się maksymalną oceną wiarygodności kredytowej. Aż 7 samochodów wzięło udział w rozległym wypadku, do którego doszło na autostradzie A1 w Knurowie w niedzielny wieczór. Bezpośrednią przyczyną dwóch zdarzeń był mebel, który chwilę wcześniej spadł z naczepy samochodu ciężarowego. Na przeszkodę najechali kierowcy 4 kolejnych aut, blokując tym samym drogę. Podążający za nim kierowca Volvo próbował ominąć stojące pojazdy, ale w wyniku manewru najechał na Alfę Romeo, która uderzyła w bariery energochłonne. Pasażerka Alfy
złamała w tym zdarzeniu nogę. Siódmym pojazdem był Opel, który nie wyhamował przed przeszkodą i dobił do pozostałych aut. Jezdnia w kierunku Gliwic była przez kilka godzin całkowicie zablokowana. Policja szuka obecnie kierowcy pojazdu, który zgubił feralny ładunek. Zespół Przebudzenie z Pyskowic oraz Marcin Gad z zespołem to gwiazdy niedzielnego koncertu charytatywnego, który rozpocznie się o godzinie 19.15 w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja przy ulicy Bernardyńskiej. Podczas koncertu zbierane będą środki na leczenie 4-letniego Oliwiera, chorego na złośliwy nowotwór układu współczulnego. Koszt specjalistycznej terapii antyciałami, którą przeprowadzić można tylko za granicą, to aż 40 tysięcy euro. Nazywam się Łukasz Garyga i jestem tatą 4-letniego Oliwiera, który choruje na neuroblastomę. Jest to ciężki nowotwór złośliwy układu współczulnego. Chorobę zdiagnozowano Oliwiera w październiku 2015. Od tego czasu Oliwier przeszedł 11 chemioterapii. Żeby leczenie było w pełni skuteczne, potrzebna jest terapia antyciałami GD2, której na dzień dzisiejszy nie ma w Polsce. Koszt takiego leczenia to 40 tysięcy euro. Kwota, która zdecydowanie przekracza możliwości mojej żony. Dlatego zapraszamy Państwa na wspaniały koncert już w tą niedzielę do kościoła świętego Bartłomieja w Gliwicach, gdzie wspólnie będziemy walczyć o zdrowie i uśmiech dla Oliwiera oraz pozyskiwanie środków na ten cel. Szczęść Boże, witam Was wszystkich serdecznie, moi drodzy. W niedzielę zapraszamy Was na koncert tutaj, do naszej gliwickiej parafii świętego Bartłomieja. O godzinie 19.15 odbędzie się wielki koncert i tutaj, moi drodzy, chcemy razem się spotkać. Godzina 19.15, 29 maja. Wstęp oczywiście wolny. W tym dniu zagrają dla Was zespół Przebudzenie z Pyskowic, który skupia wspaniałych, dorosłych ludzi z różnych miejscowości, których łączy muzyka i pasja do śpiewania. Oraz Marcin Gad wraz z zespołem. Zapraszam. Zaplanujcie spędzenie tego wieczoru razem z nami. Do zobaczenia. Razem możemy więcej. Niech nikogo z Was tutaj nie zabraknie. Zapraszamy serdecznie. To już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Kolejna garść informacji jutro o tej samej porze. Zachęcam do zaglądania na naszą stronę tvimperium.pl oraz obserwowania nas w mediach społecznościowych. Po serwisie zapraszam na wiadomości sportowe, a także środową prognozę pogody. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.